Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Kilkudziesięciu policjantów z lądu i z powietrza poszukiwało mężczyznę, który przewoził karetką pięciu obywateli Iraku. Porzuconą pomarańczową kurtkę uciekiniera wypatrzyła załoga policyjnego śmigłowca. Chwilę później mundurowi zatrzymali ukrytego w krzakach 31-latka. W ręce policji trafił również jego wspólnik. O podejrzanej karetce pogotowia jadącej od granicy państwa w kierunku Bielska Podlaskiego policjantów poinformowali funkcjonariusze Straży Granicznej. Pogranicznicy podejrzewali, że karetka to nie karetka i nie jedzie do szpitala, a wiezie nielegalnych imigrantów. Kiedy policjanci zauważyli samochód odpowiadający opisowi na jednej z ulic Bielska Podlaskiego, wydali kierowcy polecenie do zatrzymania się. Auto stanęło, ale kierowca uciekł, pozostawiając w karetce pasażerów. Pozostawionym w aucie wspólnikiem zbiegłego kierowcy okazał się 29-letni mieszkaniec Mazowsza. Okazało się, że mężczyźni przewozili karetką pięciu obywateli Iraku, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę. Za zbiegiem ruszył pościg. Z powietrza wypatrywała go załoga śmigłowca, na ziemi ścigali go policjanci wspierani przez psy. Uwagę załogi Sokoła zwróciła porzucona, charakterystyczna pomarańczowa kurtka. To ona naprowadziła mundurowych na trop ukrytego w krzakach mężczyzny. Obaj kurierzy trafili do aresztu. Do szpitala trafił z kolei jeden z nielegalnych imigrantów. Pozostałych czterech Irakijczyków przekazano Straży Granicznej.